Witam w Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Wcielenie do wojska. Konferencja prasowa Ciechu. Na terenie 56. Bazy Lotniczej w Inowrocławiu odbyło się wcielenie w ramach zasadniczej służby wojskowej. Na miejsce stawiło się 40 ochotników. Właśnie, to nowa możliwość rozpoczęcia przygody z wojskiem. Co to za służba i jak długo trwa szkolenie? Tak, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowa forma służby wojskowej. Trwa 12 miesięcy. Pierwszy miesiąc, tam około 28 dni, to jest szkolenie podstawowe. To są czynności, które żołnierz musi każdy znać na polu walki, jak się zachować, jak strzelać, co zrobić z bronią. I później 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej na etacie w pododdziale. I co dalej po tym szkoleniu? Co w trakcie, można tak powiedzieć, bo są różnego rodzaju warianty dla żołnierzy, prawda? Mamy tu pełną paletę. Może żołnierz zrezygnować w każdej chwili, czyli po szkoleniu podstawowym zrezygnuje, nie będzie mu się podobało, to przechodzi do rezerwy pasywnej. Jeżeli będzie chciał dalej kształcić się, prawda, w wojsku i pójdzie do 11-miesięcznej dobrowolnej zasadniczej służby, ale już na szkolenie specjalistyczne w wybranej jednostce. I tam będzie się szkolił na etacie, którym będzie. Tutaj mówimy o Inowrocławiu, mówimy o bazie czy o drugim pułku inżynieryjnym. Są etaty w drugim pułku jak pontonier czy saper, czy w bazie czynności lotniskowe wykonują ci żołnierze, więc to są czynności proste, na których mogą się kształcić. Czy po tych 12 miesiącach jeszcze ci nowi żołnierze mają szansę służby w wojsku? Tak, oczywiście. Oni nie tylko po 12 miesiącach, ale w trakcie tych 11 miesięcy żołnierz, jeżeli wyrazi taką chęć, a będzie miał takie predyspozycje, że dowódca jednostki już po miesiącu czy dwóch będzie chciał skorzystać i żołnierza zatrudnić jako już żołnierza zawodowego, nie ma najmniejszego problemu. Jest wystawiane zaświadczenie o tym skierowanie, żeby żołnierza skierować na RWKL. Do nas w WCR-ze badamy pod względem psychologicznym i żołnierz, jeżeli uzyska wszelkiego rodzaju badania i jest zdolny do danej służby, to wtedy dowódca jednostki podpisuje z nim kontrakt. Soda Ciech S.A. usunęła awarię odpowiedzialną za pylenie. Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa. A zaprosiliśmy Państwa po to, żeby po pierwsze opowiedzieć trochę o tym, co zrobiliśmy. Uznaliśmy, że formuła spotkania pozwoli nam na wyjaśnienie całego kontekstu tej sprawy i też tego, dlaczego pewne procesy przebiegały tak, a nie inaczej. A po drugie też chcieliśmy sprostować, mówiąc wprost, pewne rzeczy, które się pojawiały w mediach społecznościowych na temat tego, co tu się dzieje i jakie są tego skutki, tak żebyście mieli Państwo pełen obraz sytuacji, także uwzględniający charakter zakładu produkcyjnego. Oddaję głos Panu Profesorowi. Serdecznie jeszcze raz Państwa witam na miejscu w Zakładzie Produkcyjnym w Inowrocławiu. W kontekście informacji, które chcieliśmy przekazać, przygotowaliśmy krótką prezentację, która myślę, że przybliży potęgę tego, o czym rozmawiamy w zakresie naszego zakładu. Ciech Soda Polska jest to zakład, który jest to spółka, która ma dwa zakłady produkcyjne w Janikowie i Inowrocławiu na Kujawach. Jak Państwo wiecie, naszym głównym produktem jest soda kalcynowana oraz soda oczyszczona. Jesteśmy drugim w Europie producentem sody. Nasz produkt jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, środowiska i zwierząt. Służy on w głównej mierze przy produkcji szkła, ale równie ważnymi sektorami gospodarczymi są sektor przemysłu spożywczego, sektor farmaceutyczny. Procesy, które odbywają się na terenie naszych zakładów, są bardzo skomplikowane. One składają się z wielu powiązanych ze sobą reakcji chemicznych odbywających się na kilku instalacjach.
Te procesy powiązane są również niestety z pyleniem, zarówno po tej stronie wsadowej, surowcowej, jak również na poszczególnych instalacjach, gdzie mamy do czynienia choćby z konfekcjonowaniem produktu, czy też z piecami wapiennymi, które są pośrednią instalacją w całym procesie technologicznym. Soda i proces solwejowski, w ramach którego soda powstaje, jest bezpieczny, on nieustannie doskonalony od ponad 170 lat. Tak więc wiemy, że ten produkt, który produkujemy tutaj na miejscu, a który stał się poniekąd przyczyną również naszego spotkania, on nie był szkodliwy dla ludzi, dla życia i zdrowia ludzkiego. Pylenie, które występuje w naszych procesach, jest zjawiskiem standardowym. Tak jak powiedziałem, odbywa się ono na wielu instalacjach, natomiast to, co istotne, my przede wszystkim skupiamy się na kwestiach, aby nie dochodziło do ponadnormatywnego pylenia i żeby utrzymywać je w zakresie normowym wskazanym w pozwoleniu zintegrowanym. Tak jak wspomniałem, to co widać również na tym slajdzie, zakład, na terenie którego jesteśmy, jego całkowita powierzchnia to jest grubo powyżej 250 hektarów, grubo powyżej 2,5 miliona metrów kwadratowych, a sam ciąg technologiczny, który widać na tym slajdzie, to jest około 1 700 000 metrów kwadratowych. Znajduje się tam wiele instalacji, które są związane z reakcjami chemicznymi powstającymi w ramach tego procesu, jak również znajdują się emitory, które są przez nas poddane szczególnej uwadze w kontekście zjawisk pylenia. I tutaj dochodzimy do tego punktu, który jest jak gdyby najważniejszym elementem naszego spotkania. Z 32 emitorów, które mamy na terenie zakładu, jeden w ostatnim okresie zanotował przekroczenie norm. Jest to emitor znajdujący się na terenie instalacji sody monohydratowej, która jest w ciągu za kalcynacją. Powodem powstania tych przekroczeń było niewłaściwe działanie systemów filtracyjnych, które uległy częściowej degradacji. Mając na względzie doprowadzenie sytuacji jak najszybciej do właściwej, do tego, aby znaleźć się z powrotem w wariancie pracy bezpyłowej, czy też zgodnej z pozwoleniem zintegrowanym, skupiliśmy się na instalacji sody monohydratowej. Tutaj na tych zdjęciach widać, że sama taka jedna instalacja to jest de facto dla wielu podmiotów to jest zakład odrębny. Powierzchnia takiej instalacji to jest ponad 3000 metrów kwadratowych, kilka pięter na terenie takiej sody. Tutaj Państwo widzicie po prawej stronie, to jest to miejsce, gdzie znajdują się kosze wsporcze i worki filtracyjne, które służą zminimalizowaniu pylenia. Tak jak powiedziałem, bardzo duża instalacja, szereg różnych procesów, jak również podzespołów, które wymagają tego, żeby sprawdzić. I tu, co chyba najistotniejsze, chcielibyśmy Państwu pokazać całą chronologię zdarzeń, która miała miejsce, a która doprowadziła, i tu bardzo się cieszymy, do ostatecznego zamknięcia tematu pylenia z instalacji sody monohydratowej. Pierwsze informacje o pyleniu mamy w listopadzie. Dokonujemy niezbędnych weryfikacji i analiz. Robimy to natychmiastowo. W grudniu po tych weryfikacjach podejmujemy decyzję o wymianie worków filtracyjnych i składamy zamówienie. To, co istotne, to zamówienie idzie w momencie, gdy no niestety wybucha wojna na Ukrainie. Zostają zerwane łańcuchy dostaw, ale my pomimo tych trudności dokonujemy cudów, aby worki filtracyjne zakupić. W marcu mamy pierwsze spotkanie z mieszkańcami. Podczas tego spotkania deklaruję, że to, co otrzymamy do kwietnia, będzie wymienione i mam nadzieję, że spowoduje poprawę. Pomimo tego, że my wymieniamy wszystkie worki, które mamy na stanie filtracyjne i całość też systemów, które mogły być przez nas wymienione, po kwietniu robimy pomiary i wyniki, które otrzymujemy w maju,
wskazują, że niestety, ale na tym jednym, jedynym emitorze z 32, jeszcze raz podkreślę, występuje przekroczenie. Co robimy w tym momencie? Nie czekając na kolejne zdarzenia, niezwłocznie podejmujemy działania związane z audytem podmiotów zewnętrznych i przygotowaniem całego kompleksowego programu naprawczego, który obejmuje wszystkie elementy. Już nie tylko worki filtracyjne, kosze, ale tak naprawdę cały system suszenia, który na sodzie monohydratowej występuje. Decyzję o kompleksowej modernizacji układu mamy w lipcu, wykonujemy cały proces zakupowy, on jest robiony w trybie maksymalnie przyspieszonym, bez zbędnej zwłoki, tam nie ma tak naprawdę nawet jednej doby, w przypadku gdybyśmy prześledzili cały proces zakupowy, gdzie doszło do jakiejkolwiek inercji. Udaje nam się przyspieszyć wstępne terminy dostaw znacząco, bo pierwsze, choćby w przypadku worków filtracyjnych i koszy wsporczych, które dodam, zostały zmienione konstrukcyjnie, jak również jeżeli chodzi o tkaninę tych worków, mamy otrzymać po 3 miesiącach. Udaje nam się te terminy skrócić. Również inne pozespoły całego systemu filtracyjnego udaje się nam otrzymać wcześniej. Pod koniec września pierwsze elementy montujemy już na instalacji sody monohydratowej, natomiast kończymy cały proces od 17 do 19 października i wtedy następuje już całkowita wymiana przez bardzo dużą grupę pracowników firm zewnętrznych, jak również naszych pracowników, wszystkich koszy wsporczych oraz worków filtracyjnych. 2 dni po zakończeniu tego procesu, tu Państwo widzicie te właśnie kosze, te konstrukcje tego, to jest mały wycinek tego, co było wymieniane. To jest 1000 sztuk tego typu urządzeń, które się na kilku piętrach tej instalacji wymieniało. 2 dni po zakończeniu tego procesu wykonujemy pierwsze pomiary. Pierwsze pomiary, które są realizowane przez 2 podmioty zewnętrzne, 2 akredytowane laboratoria. I wyniki ich kształtują się w przedziale od 23 do 63 setnych przy unormowaniu 1,726 tysięcznych kg na godzinę, czyli kilkukrotnie poniżej norm. Może też dodam, że te wskazania, które mamy, one są związane z wieloma pomiarami. Natomiast to, co istotne, myślę, że też warte pokazania, po ustabilizowaniu całego procesu, dzisiaj rano otrzymałem informacje z ostatnich badań, które miały miejsce 28 października. Te badania wskazują, że wynik pomiaru pylenia jest na poziomie 93 tysięcznych, nawet nie 0,1 kg na godzinę. Czyli zwróćcie Państwo, my zeszliśmy z tym pyleniem względem naszych norm zawartych w pozwoleniu zintegrowanym kilkunastokrotnie. To jest wynik nas nawet też zaskoczył bardzo pozytywnie. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Natomiast pomimo osiągnięcia tego sukcesu nie zamierzamy spocząć na laurach. Postanowiliśmy już wcześniej, bo to jest decyzja już lipcowa, ale kontynuowana dzisiaj i nawet jeszcze z większą determinacją po osiągnięciu tych wyników, które tutaj pokazujemy względem tej jedynej instalacji, tego jedynego emitora, który okazał się wadliwy. Zamierzamy dokonać korekty również na pozostałych instalacjach. Przede wszystkim skupiamy się na tych instalacjach, które mają wpływ na pylenie, czy też gdzie pylenie występuje, typu instalacja pieców wapiennych, instalacja silo, konfekcjonowania sody i magazynu wyrobów gotowych. Natomiast również zwracamy baczną uwagę na te instalacje, czy też miejsca na terenie naszych zakładów, które de facto może nie są emitorem pylenia, ale mogą w szczególnych warunkach, na przykład atmosferycznych, być tego typu zjawisk inicjatorem. Mówię tu na przykład o stawach. W tym zakresie może dodam, w bieżącym roku do końca grudnia kończymy rekultywację stawów. Jest ona oczywiście prowadzona zgodnie z wytycznymi, projektem zatwierdzonym również i kontrolowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Natomiast idziemy troszeczkę dalej. Chcemy obsadzić jeszcze te skarpy, tak aby w przypadku, tak jak powiedziałem, niekorzystnych na przykład warunków atmosferycznych nie dochodziło do przenoszenia się jakiegokolwiek pyłu. I tu chyba jeszcze ta najistotniejsza kwestia, która jest ważna z punktu widzenia również finansowego. Cały ten kompleksowy program,
który zaproponowaliśmy i który w tej chwili bardzo sukcesywnie, z determinacją i myślę, że z sukcesem realizujemy, przewiduje wydatkowanie 17 milionów do roku 2025. To jest szereg wielu działań, które będą prowadzone na wszystkich instalacjach. Z punktu widzenia całej naszej grupy kapitałowej, w której to grupie mamy program ESG wysoko postawiony, jesteśmy zdeterminowani, żeby stać się bardzo dobrym i przyjaznym sąsiadem dla naszej dzielnicy w Mątwach. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.